Chciałam zapowiedzieć właśnie to wydarzenie, które już od tam 2 czy 3 tygodni zapowiadam na swoim profilu. Udało mi się zaprosić tego właśnie fajnego gościa, Mieczysława Bielaka, który jest niesamowitym człowiekiem, ponieważ tak jak ja, no jest w tej transformacji, to znaczy Mieciu już się na pewno przetransformował o dużo więcej niż ja i na pewno jak wielu z was, którzy są ciekawi siebie. Ale tak jak ja, jest zakochany w sobie, czy jest ciekawy siebie, no i tak jak ja, zakochany jest w konopi, czyli zakochaj się w sobie, cud istnienia, taki jest tytuł, i zakochaj się w konopi, cud natury, tak? Bo to są takie dwa tematy. A ja jeszcze mam taki wyjątkowy dzień, bo dzisiaj są urodziny mojego pierwszego syna. No, także fajnie, gratulacje. 16 a jak ma się urodził? Jak ma na imię? Także mam taki wyjątkowy dzień. No dobrze, kochani, bo mamy opóźnienie przez te moje chochliki techniczne. Ja jeszcze się napiję wody, bo przez te stresy to mi aż zaschło w buzi. No i słuchajcie, teraz jest bardzo ważne, bo chciałam tak króciutko, bo kto to jest w ogóle pan Mieczysław Bielak, tak? No bo na pewno z was wie, kto to jest i słucha i ogląda. Ale no na pewno wielu z was też nie wie, więc ja tak króciutko tylko, bo na pewno długa historia jest i każdy z nas ma taką długą historię, ale tak króciutko. Teraz jesteś, Mieczysław, na Bieszczadach, tak? Bo organizujesz tam festiwal wdzięczności, bardzo cudowna nazwa. I zapraszam wszystkich, żeby się dowiedzieć, na pewno jeszcze o tym powiemy. Ale co jeszcze? Prowadzisz, Mieczysław, też taki program... A social mediach, jaki to jest tam tytuł? Moc naszych serc, tak? Moc naszych serc, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz. Dobra, tak. Ja cię słabo słyszę, ale będę tam, będę ci patrzeć, wiesz, na ruch ust. Tak. No i właśnie tam, Moc naszych serc. Dobrze. I tam właśnie na tym kanale opowiadasz właśnie, żeby zejść z umysłu, ze swojego ego, do przestrzeni serca, prawda? To jest bardzo ważne. Tak. No i tam właśnie mówisz o tym, żeby pokochać siebie. No i właśnie, a ja jeszcze, żeby już dopiąć tego całego, tego początku, no to ja się nazywam Dorota Kluźniak. Kochani, mieszkam w Sztokholmie od parunastu lat. No i właśnie w tą przestrzeń serca zaczęłam wchodzić tak mniej więcej 5 lat temu, zastanawiać się właśnie takie podstawowe pytanie, które na pewno każdy z nas sobie zadaje, kim jestem? No i właśnie, Mieciu, ja bym tobie zadała to właśnie podstawowe pierwsze pytanie, bo bardzo pięknie to tłumaczysz. Jakbyś nam powiedział właśnie, kim my jesteśmy? Dobrze, za chwilę odpowiem na pytanie, słyszysz, kim mnie, jestem. Mieciu, czy zastygłeś? Czy myślisz, co powiedzieć? Ja cię wysłyszę bardzo dobrze. Proszę, bo widzę, że jest problem jakby malutki w połączeniu z Dorotką. Napiszcie proszę do Dorotki, czy mnie dobrze słyszycie. A ty i żeby ona mi to odczytała, bo ja ustawiłem sobie stanowisko do nagrania i po prostu nie widzę komentarzy. Napiszcie, czy mnie to dobrze znaczy, słyszycie. To znaczy, wiesz co, Mieciu, tu wszyscy piszą, że dobrze ciebie słychać. Tylko dobrze, ja cię bardzo słabo słyszę. Dobrze, więc odpowiadam na pytanie, kim jestem, więc odpowiem dwojako, bo tak z umysłu matriksowo w wydzieleniu z całości to przedstawiamy się z imienia i rodowego nazwiska dla tego ciała, tak? Więc w takim wyodrębnieniu od całości ja nazywam się Mieczysław Bielak, tak? Urodziłem się 24 marca 1971 roku. I tak matriksowo mogę powiedzieć, że mimo tego, że skończyłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, czyli jestem ekonomistą, to z zamiłowania jestem rolnikiem. Nigdy nie pracowałem na etacie, ani godziny, ani minuty, ani sekundy. Tak, jestem rolnikiem. I jestem też handlowcem i przedsiębiorcą, gdzie prowadzę działalność taką, gdzie zarabiam na życie,
ale z zamiłowania, oprócz tego, że jestem rolnikiem, jestem także pasjonatem fizyki kwantowej i pewnych zasad ujętych w terminie transurfing rzeczywistości. Zacząłem studiować te zasady, jakby czy życie mnie przymusiło do tego, żeby je studiować po to, żeby wyjść z pewnego takiego dołka życiowego. Ten dołek przejawiał się w formie cierpienia związanego z odrzuceniem, porzuceniem, poniżeniem, utratą zdrowia, utratą finansów. Na wszystkich płaszczyznach, byłem w takich obszarach, byłem w takich dużych deficytach i po prostu udało mi się z tego wyjść, wyskoczyć, odbić się od tego dna i wskoczyć na bardzo fajną falę. I to właśnie dzięki pewnemu innemu postrzeganiu tej rzeczywistości, jaka jest wokół nas i dzięki innemu komunikowaniu się z istotami w tej rzeczywistości. Po pierwsze, należy sobie uświadomić, że ta rzeczywistość wokół nas jest częścią nas samych, czyli trzeba wyjść ze świadomości dualnej, z oddzielenia do świadomości jedności wszystkiego ze wszystkim i przejawić tą świadomość jedności tu, w tym przejawieniu pod imieniem, w moim przypadku Mieczysław Bielak, przejawić ją poprzez inne postrzeganie tych wszystkich istot wokół mnie, tych ludzi, kobiet, mężczyzn, starców, młodych, dzieci, tych innych ludzi, jak dostrzec w nich samych siebie i komunikować się z nimi, jak z samym sobą, jak ja chciałbym być traktowany. A czy to ja, czy to wy chcecie być traktowani z szacunkiem, z uwagą, z wdzięcznością, z miłością, z radością. Chcecie być po prostu w tym poszanowaniu i znając taką jedną z podstawowych zasad transurfingu, czy tej fizyki kwantowej, że rzeczywistość wokół nas jest lustrzanym odbiciem naszego wnętrza, więc żeby coś otrzymać jako odbicie od lustra, to najpierw trzeba wysłać coś do lustra. Tak samo jak stoimy przed lustrem w łazience i żeby dostrzec uśmiech odbicia w lustrze, trzeba najpierw do lustra się uśmiechnąć. Więc pojąłem, że należy zacząć szanować i okazywać szacunek do wszystkich bez wyjątku i za wszystko. Bez wyjątku. Bo wysyłając do tych wszystkich, czyli do innych, tak naprawdę wysyłamy do siebie. Bo ta rzeczywistość, trzeba nam wiedzieć, że jest rzeczywistością nie tylko lustrzaną, tak jak powiedziałem, ale i iluzoryczną. To są wszystko takie holograficzne lustra, iluzoryczne lustra i wszystko to, co do tego lustra wyślemy. Ale w tym lustrze są nasi bliżsi i dalsi, nasza rodzina. To są też pijacy, to są też śmieciarze, niemyjący się, to są złodzieje, to są awanturnicy i to, co do tego... ...jakość naszego życia. Egzaminują nas ci wszyscy... I tak zwani inni, ale to są inne części mnie samego, nas egzaminują, bo pojawiają się w naszym hologramie życia, wchodzą z nami w interakcję poprzez to, że się pojawiają w naszej przestrzeni, że do nas coś mówią, coś i oni tylko odgrywają pewną rolę, pokazując, co w nas samych jeszcze nie jest czystym kryształem, czystym diamentem. Oni, jeśli coś nie jest ukochane w nas, śmieciarstwo, to się pojawiają w naszym hologramie życia śmieciarze i proszą o ukochanie, uszanowanie, o wdzięczność i bezwarunkową miłość. I jeśli oni, jeśli my ich nie pokochamy, tak, nie uszanujemy, tylko będziemy z nimi walczyć, poniżać, wyśmiejemy, pogardzimy nimi, tak, to to do nas wróci i zawsze będzie wracało to, co jest niepokochane i nieuszanowane i
i to prosi, bo wszystko, co się wokół nas wydarza, to prosi nas o miłość. Wszystko prosi nas o szacunek, o wdzięczność i o akceptację. To są wszystko, my jesteśmy, ja wiem, że ja mówię rzeczy dla ludzi w umysłach, to nie stworzone, jakieś głupoty. Miciu, wiesz co, mogę się wciąć, bo bardzo, proszę. Ja cię bardzo, bardzo słabo słyszę, ale jak to wiesz, po ruchu Dorotko, ust i tak wiesz, zgaduję, Dorotko, no mniej więcej słyszę, co mówisz. Dorotko, załóżmy, przyjmijmy sobie taką zasadę, że zakładamy, że Dorotka mnie nie słyszy, ale mnie interesuje też i cała reszta słuchaczy. Napiszcie proszę wszyscy, czy wy mnie słyszycie w tym, co mówię, czy no mnie właśnie. Nie słyszycie. Napiszcie czy proszę, słychać, tak? Napiszcie właśnie, czy słychać, bo ja naprawdę Miecia słyszę, jakby był w 12 piwnicy w szóstym, na szóstym strychu. Jak inni? Ale co ja inni chciałam piszą, proszę? Mieciu, zadać pytanie, bo ty mnie słyszysz, tak? Bardzo dobrze ciebie słyszę. Dobrze ciebie słyszę, Dorotka. Rano, jajca, jak nie. Mieciu, bo ja chciałam ci zadać pytanie, bo pięknie mówisz, ale chciałabym wejść ci trochę, no bo to ma być wywiad, więc chciałabym troszkę, żeby taka była interakcja między nami, bo ja oczywiście wszystkich kochani bardzo, bardzo zapraszam na wykłady Mieczysława. Bardzo pięknie, prosty, taki łatwy, lekki sposób właśnie tłumaczy te wszystkie aspekty, które nie rozumiemy, które właśnie siedzimy i zastanawiamy się, na logikę bierzemy wszystko, a Mieczysław bardzo prosto to wszystko tłumaczy, kim jesteśmy, dlaczego się czujemy tak, jak się czujemy. No i właśnie chciałam tu zadać pytanie, bo ja do jakiegoś czasu bardzo mi się myliły właśnie emocje i uczucia. I chciałabym, żebyś to też wyjaśnił, bo wielu ludziom też to się, wiesz, no pląta. Emocje określają emocjami właściwie wszystko, a tutaj też, bo ty się posiłkujesz mapą świadomości Hawkinsa, prawda? Bo ja też rozklimiałam właśnie tak. Tą mapę i bardzo, bardzo dużo mi to dało, ponieważ sobie właśnie pięknie ułożyłam to, żeby właśnie jak palcem po mapie przechodzić przez te kolejne etapy właśnie od emocji do uczuć. Ale jakbyś właśnie nam mniej więcej określił, czy uświadomił, co to są emocje, a co to są uczucia. Dobrze. Przeczytaj mi proszę, czy w komentarzach napisali słuchacze, czy mnie dobrze słychać. Tak, ciebie słychać. No oprócz mnie wszyscy cię słyszą. Dobrze. I to jest najważniejsze. Dobrze. Ja mam taką prośbę. Ja oczywiście za chwilę odpowiem. Kilka tygodni temu na takim dużym spontanie popłynęło fajnie i udało mi się uchwycić na kamerze pewne moje wystąpienie z Gabrielni. Ona jest w najnowszych na kanale Moc Naszych Serc. Uważam, że to później jak odsłuchiwałem, to że to jest jedno, nie chwaląc się, jedno z moich najlepszych nagrań dotychczas i zachęcam, gdy pojawią się odpowiedzi, a nie będę w stanie ich tutaj dobrze przekazać i odpowiedzieć, pojawią się pytania, a nie będę dobrze na nie w stanie odpowiedzieć, to zajrzyjcie proszę do tego najnowszego filmiku, bo tam jest wszystko ładnie, klarownie wytłumaczone, kim jesteśmy, co my tutaj robimy. Ja odpowiem na to wyrywkowe pytanie odnośnie emocji, uczuć według mnie, więc emocje i uczucia są to pewne stany w naszym ciele fizycznym, czy w naszych ciałach tutaj emocjonalnych i w takim dużym uproszczeniu i wspomagając się skalą świadomości według Hawkinsa, emocje to są takie stany jak złość, żal, pretensja, nienawiść, gniew, poczucie winy, wstyd. Są to takie stany, które powodują, że nasze poczucie własnej wartości idzie w dół, tak? W dół. I my tracimy wtedy energię i zanurzamy się w przestrzeni niedoborów. Skutkiem tych stanów wewnętrznych, które my jako kreatorzy swojej rzeczywistości wysyłamy do lustra, to co siejemy, to do nas wraca. Więc jak wysyłamy żal i złość, to wraca tylko jeszcze więcej żalu czy złości, bo co się sieje,
to się zbiera. Tak, to zbieramy. Czujemy żal, dokładnie. To wraca do nas jeszcze więcej powodów żalu, tak. I łatwiej mi będzie, jak nie będziemy komentować na razie to, co mówię. I teraz tak, to są stany emocjonalne i my mamy je dostrzec, gdy się w nas pojawiają. U mnie też się pojawiają emocje, ale ja tak, ale ja już w nie, nie wchodzę, nie rozpamiętuję, nie rozdrapuję, nie wzmacniam tego, tylko transmutuję je, zamieniam je na szacunek, wdzięczność i bezwarunkową miłość. Bo także w moim hologramie życia pojawiają się testy, gdzie jestem egzaminowany i w waszych życiach też będziecie non-stop poddawani testom, gdzie jesteście na danej linii życia. I teraz pytanie, jesteście na tej linii życia i w odpowiedzi na ten test, jeśli wywołacie, pojawią się wasze emocje i jeśli wejdziecie w te emocje i będziecie mieli do kogoś żal, złość, pretensje, nienawiść albo do siebie, do kogoś, wstyd, poczucie winy, gniew, nurkujecie w dół na coraz to trudniejsze linie życia, o większym cierpieniu, o większym niedoborze. My skaczemy z każdym uśmiechem i wdzięcznością skaczemy w górę na linię życia równoległego albo skaczemy w dół i nurkujemy do nocnika albo wyskakujemy do stołu pańskiego. Wszyscy chcemy być na stole pańskim i tu się żywić i doświadczać dostatku szacunku, dostatku wdzięczności, dostatku miłości, dostatku dóbr materialnych, ale jeśli pod wpływem różnych zdarzeń na zewnątrz, które dostrzegą nasze oczy, czy też usłyszą nasze uszy, my w to wejdziemy i zarezonujemy z gniewem, złością, pretensją, nienawiścią, to my przeskakujemy na linię życia, gdzie jesteśmy w deficytach. Ja tę linię życia według Hawkinsa od 200 w dół nazywam nocnikiem. Im większy gniew, tym głębszy notnik i tam bytujemy, żywimy się i po prostu no jest to słaba jakość życia w deficytach, ale możemy wszyscy wyskoczyć z tego wszystkiego do stołu pańskiego, do przestrzeni dostatku, radości, wdzięczności i szacunku. I my wszyscy sami to możemy zrobić. To jest ważne, my to mamy sami zrobić, bo jeśli uwierzycie, że ktoś was poprowadzi do raju na ziemi, do stołu pańskiego i to będzie albo jakiś polityk i on powie, jak zagłosujecie na jego partię, to będziecie żyli w raju, to nie jest prawda. Jeśli to będzie jakiś kapłan, jakiś guru, jakiś szaman, jakiś, nie wiem, jasnowidz, który powie, że tam jest właściwa droga, to nie jest właściwa droga. Właściwa droga to jest droga waszego serca i to musi być wasz wybór. To nie, że ktoś za was coś zrobi, gdzieś was zaprowadzi. To są po prostu, te linie życia to są różne częstotliwości i pochodną danych częstotliwości jest jakość życia. Im wyższa częstotliwość w nas samych, im więcej szacunku, do kogo? Do innych. Im więcej wdzięczności, do kogo? Do innych. Im więcej miłości i akceptacji, do kogo? Do innych. Ale ci inni to jesteśmy my sami, bo my i oni jednym jesteśmy. My mamy wyjść z koncepcji umysłu, że jesteśmy w oddzieleniu, tylko my mamy powrócić do stanu świadomości, że jesteśmy jednością wszystkiego ze wszystkim, w takim przejawieniu, gdzie jesteśmy, nasze zmysły widzą oddzielenie od tej jedności wszystkiego ze wszystkim i my w tym iluzorycznym oddzieleniu mamy się komunikować z innymi częściami siebie. Te inne części siebie to są nasza rodzina, nasi partnerzy, nasi teściowie, nasi rodzice, to są też obcy ludzie, to są też całkiem nieznajomi nam ludzie. Te części nas samych to są także ci, którzy są dla nas nieprzyjemni i tylko pokazują jako lustro, co w nas samych jest niepokochane i nieuszanowane. I oni się zachowują tak, żeby najlepiej jak potrafią. Może jeśli my nie akceptujemy. Egzaminatorzy, tak. Jeśli my nie kochamy i nie szanujemy oszustów, a to ci oszuści to także jesteśmy my sami. Oni reprezentują jakieś zjawisko. Nam po prostu trzeba tutaj, w tym przejawieniu ziemskim, w tym doświadczeniu, wszelkie zjawiska uszanować, zaakceptować, pokochać i otoczyć bezwarunkową miłością. Jeśli będziemy z czymkolwiek walczyli, wyślemy walkę, złość, gniew, brak szacunku, pogardę,
walczymy sami ze sobą i tylko to zasilamy i my sami tracimy energię, bo są stany emocjonalne, powodują, że my tracimy energię i nurkujemy na coraz to niższe pokłady nocnika, a stany uczuciowe, jak szacunek, radość, wdzięczność, akceptacja, bezwarunkowa miłość, to są wszystko te stany uczuciowe, to my zyskujemy energię z pola, zyskujemy, poprawia się jakość naszego życia. Więc my dla siebie jesteśmy najlepszymi terapeutami, lekarzami. Tylko my możemy prawdziwie uzdrowić swoje życie, nie poprzez jakieś działania zewnętrzne, tylko poprzez siebie, poprzez pokochanie to, co jest dotychczas niepokochane, poprzez uszanowanie tego, tych zjawisk i tych ludzi, którzy dotychczas byli pogardzani, poprzez akceptację tych osób i tych zjawisk, które dotychczas były nie do zaakceptowania. Chodzi o to, żeby pokochać to, co jest nie do pokochania, uszanować to, co jest nie do uszanowania, zaakceptować to, co jest nie do... I to jest właśnie najtrudniejsze, tak. Prawda? Bo łatwo pokochać i być wdzięcznym komuś, kto jest dla nas miły, przyjemny, dobry i kochany, tak? A trudno właśnie odnieść się do osób, zjawisk, okoliczności, sytuacji, kiedy są niewygodne, niesmaczne, nieprzyjemne, i być za to wdzięcznym. No i to jest ta właśnie ta praca właśnie nad sobą i nad tymi właśnie emocjami, żeby je do siebie przytulić, zaakceptować tak, jak jest, jest okej, okay, tak? I też tutaj właśnie mam takie pytanie, no bo tu jest też ważne, no to nasze nastawienie, tak? Nastawienie, bo my jesteśmy takim przepływem energii i teraz zależnie od tego, jak my się nastawimy, ja to mówię tak jak radio, tak? Na jaką częstotliwość, to będziemy przyciągać, prawda? Czy dobrze to interpretuję? Czyli tak, czym wibrujemy, bo my jesteśmy energią, tak jak też o tym mówisz, tak? I zależnie od tego, na jakiej częstotliwości, tak? Czy właśnie na tych niskich wibracjach, czy na tych wysokich, to taką rzeczywistość, takie okoliczności, sytuacje i osoby, no tak jak magnes przyciągamy, tak jak fale, jak nastawiamy no, jakąś tam stację radiową, to inne rzeczywistości, inne stacje są pod spodem, tak? Czy gdzieś tam też są w tej przestrzeni tej naszej energii, wokół, w której my pływamy tak naprawdę, tak? Czy to dobrze rozumiem? To, czym wibrujemy w sobie, co wypuszczamy z siebie na zewnątrz do ludzi, do innych części samego siebie, to, co wysyłamy do luster, to wraca do nas i przejawia się w jakości naszego życia. I wiadomo, że każdy z nas chciałby powrócić do zdrowia i żyć w idealnym zdrowiu, żyć w pełni szacunku, w pełni akceptacji, w pełni dostatku materialnego. I to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To wszystko jest do doświadczenia w naszym życiu, tylko należy się to życie inaczej postrzegać i tą rzeczywistość inaczej postrzegać, tych ludzi wokół nas i wszelkie istoty, nawet rośliny i zwierzęta. Samego siebie inaczej... przede wszystkim, prawda, Mieczysław? Siebie, samego siebie. Jak my samych siebie postrzegamy? Dostrzegać w nich samego siebie, w nich innych siebie. Samego siebie, bo nie ma w tej rzeczywistości, w jakiej żyjecie teraz, nie ma innych i nie ma nic, co nie byłoby wami. Jesteście zawsze wy w sobie i wy we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach, jako inni ludzie, rośliny, zwierzęta, minerały, wszystko. Jesteście wszystkim, a wszystko jest wami. Wy i wszystko jesteście jednym, tak. I teraz... Ja sorry, bo tak ci może się będę wcinać, Mieczysław, ale ja naprawdę cię tak nie słyszę, że aż sama jestem zła, że ja po prostu muszę zgadywać, ale no tak wiesz, to jest ciekawe doświadczenie, wysiłkiem cię tam słyszę. No i chciałabym, słuchajcie kochani, bo wiem, że Mieczysław tak zgodził się, no tak, że tak powiem, wpiął mnie w swoje obowiązki, no bo przygotowuję się właśnie na ten festiwal wdzięczności, także jestem ci bardzo wdzięczna, Mieczysław, że się zgodziłeś na ten live, na ten krótki wywiad. I ja teraz, bo z racji tego, że mamy dwa tematy, myślę, że na pewno nie jest to wyczerpująca odpowiedź, ale no mam nadzieję, żeście troszeczkę z tego wzięli właśnie tą wartość i tą informację, co należy zrobić i jak pracować nad sobą, żeby właśnie pokochać siebie, żeby pokochać życie, no bo życie jest wokół nas.
I także zachęcam, kochani, do oglądania Mieczysława, dlatego jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że udało mi się Ciebie, Mieczysław, zaprosić i że się uda, i że się zgodziłeś przede wszystkim. No i teraz mamy drugi temat, bardzo też dla mnie ważny, a chciałam jeszcze zakończyć takim stwierdzeniem, to o czym Mieczysław teraz mówi, fragmentem książki, to jest, bo ja kocham bardzo motyle i tu jest taki tytuł książki, Zostaw troski, żyj w harmonii. I takie króciutkie zdanie Wam tylko przeczytam na koniec właśnie tego tematu, zakochaj się w sobie, czy kim jesteśmy, bo mamy wybór. My jesteśmy tak wolni, że mamy wybór. Nawet możemy wybrać, że możemy żyć w niewoli właśnie swoich emocji, swoich myśli, swoich działań, tak? Jesteśmy tak wolni, że możemy wybrać niewolę. I chciałam właśnie tutaj Wam przeczytać taki na koniec tego tematu akurat fragmencik. Czy przeżyjemy życie w śmiechu, czy w płaczu, będzie to i tak taki sam okres. Wielcy duchowni, nauczyciele zgadzają się co do jednego. Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakim nastroju spędzamy czas. W strachu, czy w zaufaniu? W radości, czy smutku? Z troską, czy wiarą? Również tutaj wiele zależy od naszej interpretacji życia. Jeśli widzimy wszystko negatywnie, spędzimy nasz czas na płaczu. Jeśli zbytnio się zamartwiamy, że nasze wyobrażenie o życiu się niszczą, stanie się ono męczące. Nigdy nie mamy pewności, czy nasze pragnienia się spełnią. Jednak, jeśli jednak oddamy się temu życiu w zaufaniu, że jest dobre, że jest cudowne, że może być takie, jakie jest, wtedy będziemy mogli cieszyć się każdą chwilą, chwilą obecną, bo życie jest tu i teraz, bo wczoraj już było, a jutro jeszcze nie ma, a życie jest teraz. Prawda, Mieczysław? Tak. Najcenniejsza chwila i wielka moc nasza jest, gdy jesteśmy w tu i teraz. Natomiast gdy żyjemy przeszłością i najczęściej traumami przeszłości, albo lękami o przyszłość, to marnujemy, psujemy energię sobie i jakość swojego życia. Więc no, zachęcam do tego, żeby być w uważności i w tu i teraz. No dokładnie. No tak. I teraz właśnie, żeby być, i teraz chciałam tak płynnie przejść właśnie do naszej konopi, kochanej. Dlaczego konopia i dlaczego konopia jest cudem natury? Bo dla mnie konopia jest właśnie taką królową właśnie ziół, królową roślin. Była stosowana, prawda, Mieciu, też o tym wiesz i na pewno może nie wszyscy wiedzą, ale konopia była stosowana od zawsze praktycznie do 37 roku życia, roku. W ogóle na świecie była stosowana nie tylko prozdrowotnie, ale z konopi praktycznie no, używano w każdym obszarze naszego życia, ponieważ z konopi robiono papier, z konopi robiono ciuchy, budowlane materiały i tak dalej, prawda? Także nie tylko prozdrowotnie była używana, ale również w różnych innych obszarach. No, ale wydarzyło się coś, co tą konopię tak jakby odsunięto i z racji tego, że moją główną wartością jest prawda i kiedy właśnie zaczęłam być ciekawa, co to jest ta konopia, dlaczego ma takie no jakby złą opinię, w sensie takim, że ludzie się boją, konopia to jest narkotyk, konopia to jest no, coś, co jest odurzające, niebezpieczne i tak naprawdę dopiero w 2017 została zalegalizowana, tak? Dobrze mówię? I można ją uprawiać przede wszystkim, tak? No i właśnie, i chciałabym, z racji tego, że Ty też jesteś zakochany w konopi, Mieczysław, chciałabym, żebyś właśnie też nam trochę powiedział o tej historii konopi, dlaczego konopia jest taką właśnie wartościową i ma bardzo dużo właściwości roślina i dlaczego warto ją stosować, bo konopia też jest taką rośliną, która daje nam możliwość właśnie też tej równowagi, tak? Bo tak jak mówimy, no przyczyną choroby, naszych chorób, no bo tutaj wejdziemy w tą sferę zdrowia naszego, tego
fizycznego, że nie tylko są właśnie te fizyczne ciało jest ważne, ale głównie przyczyną naszych chorób są właśnie emocje, prawda? I konopia pozwala nam właśnie wejść w tą homeostazę, tak? Czyli w taką równowagę. No i tak myślę, że konopia właśnie w jakiś sposób wycisza nasz ten organizm, żebyśmy mogli właśnie zatrzymać się troszeczkę, bo konopia nie leczy, konopia uruchamia pewne procesy, prawda? I chciałabym, żebyś też z racji tego, że jesteś miłośnikiem, tak jak ja, konopi, powiedział nam właśnie, co ta konopia robi i dlaczego warto przyjrzeć się tej dla mnie boskiej rośliny. Dobrze. Chętnie odpowiem, w jaki sposób kanabinoidy i inne składniki z konopi siewnej pomagają nam, mogą nam pomóc poprawić jakość swojego życia. I chodzi o to, że ja jeszcze wrócę do świadomości. Ja siebie przedstawiłem najpierw matriksowo, jako Mieczysław Bielak, jako część wydzielonej całości, ale nie przedstawiłem teraz siebie jako całość, jako wszystkość, jako istota w połączeniu ze wszystkim, co jest i komunikująca się z innymi częściami samego siebie poprzez szacunek, wdzięczność, bezwarunkową miłość, pełną akceptację i komunikująca się w łagodności z innymi częściami samego siebie. Pochodną takiej formy postrzegania i komunikacji jest dobra i coraz to lepsza jakość mojego życia. I teraz w czym może ta konopia pomóc? Otóż w starym świecie, w świecie niedoborów, który ja nazywam światem przebywania w nocniku, gdy jesteśmy w żalu, w złości, w pretensji, nienawiści do innych części samego siebie, czyli do teścia, do męża, do żony, do pracodawcy czy do kogokolwiek, jeśli emanujemy tymi niskimi częstotliwościami i wysyłamy z siebie takie żale, złości, pretensje, nienawiści, niezadowolenia, to skutkiem jest niska jakość życia. Jest często albo brak zdrowia, albo brak partnera, albo brak samorealizacji, albo brak zadowolenia z pracy, czy z rodziny, czy z finansów. Ogólnie pochodną stanów emocjonalnych, które są w nas i które wysyłamy z nas do lustra, do innych części siebie, To, co od lustra wraca, to jest niska jakość życia. Czyli pochodną stanów emocjonalnych w nas jest niska jakość życia. Jest skutkiem. I my jesteśmy w 100% kreatorami swojego życia i swojej jakości życia. I w 100% jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. I w 100% możemy zmienić swoje życie w ten sposób, że zmienimy postrzeganie. Wyciszymy swój umysł i programy oddzielenia, programy dualne, dzielące nas na Polaków i na innych, na inne nacje. Na białych, my jesteśmy w białym kolorze skóry, a inne części nas samych są w innym kolorze skóry. Jeśli my ich wyśmiewamy, pogardzamy, walczymy, boimy się nich, ich, też, prawda? To jesteśmy w świecie dualnym, czyli jesteśmy w tak zwanym nocniku, tak, w przestrzeni niedoborów. Jeśli jakby utożsamiamy się z jakąś religią, jeśli utożsamiamy się z jakąś partią polityczną, z jakimś klubem sportowym, z czymkolwiek się utożsamiamy, to jesteśmy w umyśle, bo utożsamianie się z wycinkiem całości to jest nocnik. Utożsamianie się ze wszystkim, co jest i akceptacja, że to, co jest, jest takie, jakie jest, to determinuje dobrą jakość naszego życia i przełącza nas do przestrzeni stołu pańskiego. Żeby wyłączyć programy dualne, to bardzo mogą pomóc nam kanabinoidy. Najwięcej kanabinoidów jest właśnie w konopi siewnej, tak? Ale gdy ona przez ostatnie lata była zakazana, te kanabinoidy nadal były dostępne w pewnych roślinach, przy czym w mniejszej zawartości tych kanabinoidów. Kanabinoidy powodują wyłączenie programu w umyśle, czyli wyciszenie, uspokojenie tego umysłu, zdjęcie ważności z czegoś tam, tak? Nieprzywiązywanie wagi do tego, co dotychczas, do czego przywiązywaliśmy wagę. A wszystko to, do czego wagę przywiążemy w naszym życiu, ciąży nam w życiu
i ograbia nas z energii. Dopiero żyjąc na luzie, tak, bez przywiązania wagi, w takiej wewnętrznej radości i lekkości, dopiero otrzymujemy wszystko to, co chcielibyśmy, żeby przejawiło się w naszym życiu, ale nie mogło się przejawić, gdy przywiązywaliśmy do tego wagę, gdy o coś walczyliśmy, tak? To nie mogło się przejawić. Jeśli walczymy o zdrowie, to zasilamy chorobę. Jeśli walczymy o partnera, żeby pojawił się, to zasilamy to, żeby go nie było. Jeśli walczymy o to, żeby było dziecko w naszej przestrzeni wspólnej, życiowej, to jego nie będzie, bo owocem walki jest deficyt, jest brak. Wychodzimy z braku i zasilamy brak, tak. Więc chodzi o to, żeby wyciszyć programy dualne w umyśle. Bardzo pomagają kanabinoidy. Należy je doraźnie stosować w celu poprawienia jakości życia i świadomie stosować, świadomie, to znaczy nie tylko świadomie dawkować, ale stosować doraźnie tylko po to, bo ta jakość życia pojawi się prawdziwie wtedy, gdy my pracę wykonamy w sobie, a nie tylko wyciszymy destrukcyjne programy, które są w nas samych. Na chwilę możemy je wyciszyć kanabinoidami z konopi, kanabinoidami, które są w chmielu, czyli na przykład w piwie chmielowym, kanabinoidami, które są w wieżówce purpurowej, kanabinoidami, które są w truflach, kanabinoidami, które są w pieprzu czarnym, pijąc wódkę, pieprzówkę, tak? To doraźnie na chwilę pomaga i pomaga nam wyzdrowieć i w ogóle, ale deficyt wróci, jak tylko przestaną działać kanabinoidy. Więc te kanabinoidy, na przykład z konopi, są cenne po to tylko, żeby wyłączyć umysł, te destrukcyjne programy, inaczej spojrzeć na rzeczywistość, dostrzec, widzieć we wszystkim samego siebie i dostrzec samego siebie, szczególnie w tych osobach, które odgrywają rolę kata w stosunku do nas, które są dla nas niemiłe, nieprzyjemne, może nas wyśmiewają, ale wszystko, co jest w tym życiu, co doświadczamy, to jest lustrzane odbicie tego, co sami komuś kiedyś uczyniliśmy, co sami sobie kiedyś komuś sobie uczyniliśmy. Jeśli kogoś wyśmialiśmy, to wyśmialiśmy samego siebie i to do nas wraca. Bo mamy tutaj w tym lustrzanym odbiciu, cokolwiek uczyniliśmy komuś, komukolwiek z naszych najmniejszych, sobie to uczyniliśmy i to już do nas wróciło i przejawiło się w jakości naszego życia. Czyli jeśli kogoś poniżyliśmy, to zostaliśmy już poniżeni w tym życiu, tak? Wszystko to, co teraz, tu i teraz czynicie i jak traktujecie braci swoich najmniejszych, to do was wróci i przejawi się w jakości waszego życia, bo doświadczycie dokładnie tego samego, co teraz komuś czynicie. I w przyszłości to też działa. Cokolwiek uczynicie w przyszłości braciom swoim najmniejszym, wiedzcie, że sobie to czynicie i to do was wróci. Więc trzeba być świadomym, że te destrukcyjne programy nam nie służą. Jeśli one są tak silne i tak silnie się zapisały w naszym umyśle i ciągle wraca w naszym życiu złość do kogoś za coś, czytaj, do męża, żony, teścia, teściowej, pracodawcy, złodziejaszka, czy kogoś tam innego, kto odegrał swoją rolę, najlepiej jak potrafił, pokazując, co w nas samych dotychczas nie zostało jeszcze uszanowane i pokochane, bo kogoś kiedyś wyśmialiśmy i teraz to do nas wróciło. Z tego życia, czy z poprzedniego życia wróciło, że ktoś nas wyśmiał, czy poniżył. I mamy w tym momencie, pojawia się w nas emocja, tak, poczucia wstydu jakiegoś, tak, i żalu lub złości do tego, co nam to uczynił. Wiedzcie, że on jest tylko lustrem i pokazuje, co w nas samych jest nieuzdrowione, bo to my kiedyś kogoś wyśmialiśmy czy poniżyliśmy. Są bardzo silne programy destrukcyjne w naszych umysłach. To są jak wirusy, które powodują, że tracimy energię, a przez to tracimy jakość swojego życia. Konopie, kanabinoidy zawarte w konopiach, ale one są gdzie indziej też, przy czym najwięcej jest ich w konopiach siewnych. Tu mówimy przede wszystkim o kanabinoidach za wyjątkiem THC, chociaż THC też jest w małej, niewielkiej ilości, jest bardzo też potrzebne i musi być. Musi być w małej ilości, tak? Bo chodzi o to, żeby to były produkty pełnego spektrum, żeby były wszystkie kanabinoidy, w łączności z terpenami, w łączności z fenolami,
z minerałami i flawonoidami. Tak, i te wszystkie składniki, będąc w kupie, w tych kropelkach czy w tych maściach, tak samo jak w tej roślinie, w tych kwiatkach czy też w tych listkach, to dopiero one prawidłowo działają i są w stanie wyciszyć ten nasz umysł i programy w umyśle. I na czas tego wyciszenia wy macie przeklikać. Niektórzy to przeklikanie zrobią bez kanabinoidów, tak? Bez kropelków, tak. Ale niektórzy się tak zapuścili, że bez tych kropelek już nie dadzą rady żyć, bo już mają wręcz ból fizyczny i umysły wariują, więc należy uśmierzyć ból i kanabinoidy pomagają w uśmierzeniu bólu. Należy wyciszyć te programy w umyśle i przelogować się ze świata umysłów, ze świata oddzielenia, ze świata walki albo ucieczki, ze świata emocji, czyli żalu, złości, pretensji i nienawiści do siebie, w innych, tych innych, którzy są mną samym. Należy się przelogować w tym czasie, będąc, kanabinoidy działają tak do 6 godzin, będąc w tym czasie, należy dostrzec tych innych samego siebie. A w szczególności w tych katach, którzy idą odegrać swoją katowską rolę w stosunku do nas, my mamy inaczej ich postrzegać, jak samego siebie, uśmiechnąć się do nich, w łagodności się skomunikować, czy to jest szef pracy, czy teść, czy teściowa, czy byli małżonkowie, czy obecni. My mamy się z nimi w łagodności skomunikować, tak? Z szacunkiem, z wdzięcznością, z akceptacją komunikować. I to dopiero działa i zmienia się jakość naszego życia, bo w momencie, gdy my ich uszanujemy, to uszanowujemy zjawisko, którego wcześniej nie uszanowaliśmy i wysłaliśmy kiedyś w tym czy w poprzednim życiu do kogoś pogardę, czy poniżenie, czy żal, czy złość, czy pretensje. Więc w nas ma zajść pewna transmutacja. A ta transmutacja zajdzie wtedy. Transmutacja ma polegać na zamianie tego, co ciężkie, jak ten ołów. A ciężki jak ołów jest żal, złość, pretensja, nienawiść, wstyd, poczucie winy. Tak, my mamy to zamienić w sobie. Nie ktoś za nas ma coś zrobić, terapeuta, odpinacz, dopinacz, przepinacz czy ustawiacz, tylko my sami w sobie mamy w tym naszym alchemicznym piecu transmutować ten żal czy złość na szacunek, akceptację, wdzięczność i bezwarunkową miłość. Do kogo? Zawsze do siebie. Z kimkolwiek się komunikujecie, wiedzcie, że jesteście, że to wy jesteście, oni i wy jednym jesteście i dostrzeżcie w jego oczach samego siebie. Także zachęcam do tego, żeby dokonywać takiej transmutacji non-stop, komunikować się w tym życiu z innymi częściami siebie właśnie poprzez uczucia i poprzez łagodność. Stopniowo zacznie się poprawiać jakość naszego życia. Pomagają w tym konopie doraźnie, natomiast nie wolno się od nich jakby uzależniać, że one do końca życia mają mi uczynić raj na ziemi, bo to też nie tak, żeby coś z zewnątrz miało poprawić jakość naszego życia. My te konopie, te kanabinoidy mamy w sobie i chwilowo je przestaliśmy produkować. My mamy latać na własnym paliwie, a nie na zewnętrznym paliwie. My mamy własne kanabinoidy, które w momencie, gdy weszliśmy w żal, w złość, w pretensje i w nienawiść, gdy żyliśmy w programach dualnych, w programach religijnych, politycznych, jakichś tam innych, rasowych, narodowościowych, to my przestaliśmy produkować, bo nie będąc w świecie jedności wszystkiego ze wszystkim, nie produkujemy kanabinoidów, endokanabinoidów, czyli własnych kanabinoidów, tylko no produkujemy kortyzol, tak, hormon stresu, neuroprzekaźnik, który mówi, że trzeba z kimś walczyć, uciekać, bać się, poniżać, rywalizować. Jak ktoś chce, proszę bardzo, każdy z was ma wybór w tym życiu, czy chce żyć w nocniku, mieć dostęp do stołu pańskiego. Każdy z nas ma prawo sięgnąć do stołu pańskiego i delektować się we wszystkim, co tam jest, w najlepszej jakości, tak? Bo tam jest wszystko, co najlepsze i tam nie trzeba rywalizować. Inaczej, przez rywalizację i walkę się tam człowiek nie dostanie. Tam człowiek się dostaje poprzez przejawienie w sobie, uświadomienie sobie jedności wszystkiego ze wszystkim i emanowanie tym stanem jedności poprzez
szacunek, wdzięczność i akceptację do innych części samego siebie w formie roślin, zwierząt, innych ludzi, minerałów i wszystkiego, co jest. I to jest taka recepta. Ten kanabinoid, na którym my mamy latać, endokanabinoid, czyli nasz własny kanabinoid, nazywa się anandamid. I docelowo na tym kanabinoidzie mamy funkcjonować tutaj. Jak będziemy na nim funkcjonować, to nasze życie będzie rajem na ziemi. Jak będziemy funkcjonować tutaj na neuroprzekaźniku, jakim jest kortyzol, to nasze życie będzie piekłem na ziemi. Co wywieracie? Walczyć i rywalizować i poniżać innych? Żyć w emocjach? Czy wybieracie szacunek, akceptację, wdzięczność i miłość bezwarunkową? Niby do innych, ale tak naprawdę zawsze, czy emocje, czy uczucia, zawsze wysyłacie to do samych siebie i zawsze to wróci. Cokolwiek wyślecie, zawsze do was wróci. Pytanie na koniec. Co chcecie od teraz wysyłać do tych, którzy przyjdą za chwilę, gdy skończymy tego live'a i poddadzą was egzaminowi, mówiąc może coś niemiłego, zachowując się w niewłaściwy dla was, według was sposób, czyli poniżając, wyśmiewając, okradając, pomawiając, tak? Czy wy przyjmiecie to jakby z akceptacją? Uszanujecie tego człowieka, skomunikujecie się z nim, stawiając granice. Ja dziękuję ci za to wszystko, co dla mnie robisz i co dotychczas robiłeś. Jestem ci bardzo wdzięczny, że pokazywałeś mi, co we mnie samym jest nieuzdrowione. Tak, od teraz już ja akceptuję to i masz prawo być takim, jakim jesteś. Ty masz prawo być nadal pijakiem, złodziejem, jakimś obłudnikiem, śmieciarzem, masz prawo nadal się nie myć, tak? Czy jakieś inne zachowania, bo ja akceptuję ciebie takim, jakim jesteś. Już z tym nie walczę, tak? Akceptuję, szanuję cię. Jestem tobie wdzięczny za tą rolę, którą w stosunku do mnie odgrywasz. I wiedzcie, że wszystko to, co wysyłacie do niego, do tego egzaminatora w was, to wszystko do was wróci. Jak wyślecie żal i złość, pretensje, nienawiść, to do was wróci. Ale jak wyślecie szacunek, wdzięczność, akceptację i miłość bezwarunkową, czy on będzie nadal kradł, czy już nie będzie kradł, czy będzie pomawiał, czy nie będzie pomawiał, czy będzie nadal pił alkohol, czy już nie będzie pił, czy będzie nadal się narkotyzował, czy nie będzie narkotyzował, bezwarunkowo, jeśli pokochacie jego takim, jakim jest, w pełni go pokochacie, to dopiero wtedy pokochacie samego siebie. Nie ma innej możliwości pokochania w pełni samego siebie, jeśli nie pokochamy wszystkich innych części samego siebie. Dopiero po prawdziwym pokochaniu siebie w sobie i siebie we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach poprawiamy jakość swojego życia, bo ona, ta dobra, dostatnia jakość naszego życia jest pochodną naszych wewnętrznych częstotliwości. Jeśli my jesteśmy w niskich częstotliwościach, to jakość życia jest niska i doświadczamy deficytów w swoim życiu. Jeśli nasze częstotliwości są na wysokim poziomie i to wysyłamy do lustra, czyli do innych części samego siebie, to do nas wróci i przejawi się w dobrej, dostatniej jakości naszego życia. Także po więcej jak informacji, ja zapraszam na kanał Moc Naszych Serc, bo tam mam takie wykłady, gdzie mi fajnie nieraz płynie, szczególnie jak staję przy tablicy, nikt mi na przykład nie przerywa, to tak płynie po kilkadziesiąt minut, albo półtorej, albo dwie godziny i takie nawet aż się czasami zadziwiam, jak ciekawe rzeczy pływają i też się z tego wszystkiego później uczę. Sam się Mieciu, dziwisz sobie, że tak pięknie to wszystko tłumaczysz. No, taki masz przepływ, tak. Prawda? Bo to samo leci. Ja jestem bardzo trochę, tak. No, że tak powiem, niekontenta, czy no troszeczkę, no, że tak bardzo, bardzo cię słabo słyszę, tu bardzo wysilam uszy, ale no jestem ci bardzo wdzięczna, że tak pięknie to wszystko, mam nadzieję, że wszystkim się podobało to wszystko, co mówił Mieczysław i zachęcam was z całego serca właśnie na kanał Mieczysława, tam właśnie Moc Naszych Serc, bo tam pięknie właśnie wszystko tłumaczy w taki bardzo, tak jak mówię po raz piąty, bardzo prosty, łatwy i taki przyswajalny sposób dla naszego fazuli, dla naszego umysłu, żeby właśnie
zrozumieć te wszystkie aspekty, które tłumaczył nam w tej chwili Mieczysław. Także Mieczy, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja na koniec jeszcze chciałam też taką powiedzieć, taką myśl, którą sobie zapisałam odnośnie i konopi, żeby to pięknie połączyć. Także no, tutaj reasumując, konopia po prostu nie jest lekarstwem, tylko konopia pobudza w nas pewne procesy, prawda? Pobudza nas do tego, żebyśmy właśnie mogli wejść w tą homeostazę, w ten spokój, w to zrozumienie i wtedy pobudza nam w nas tego naszego wewnętrznego lekarza, czyli takie samoleczenie się wtedy robi, prawda? No i na koniec, obfitość zdrowia, dobrych relacji z życiem jest pochodną naszej wewnętrznej równowagi, miłości do siebie. W celu wyciszenia programów w umyśle. Więc kochani, zakochaj się w sobie i zakochaj się w konopi. Dziękuję Mieczysławie bardzo, bardzo Ci serdecznie. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś. Życzę Ci cudownego i fajnego tego festiwalu, żeby wszystko się udało i wszystko było tak, jak sobie założyłeś. A na pewno się uda. Ja na pewno w przyszłym roku się wybiorę. W tym roku mi się nie uda, bo to już jest za tydzień, prawda? Za tydzień już masz ten festiwal. Także kochani, zachęcam, ja wyszedłem teraz z samochodu. To jest w Bieszczadach, prawda? Tak. Wyszedłem z samochodu, w którym nagrywałem, w moim kamperze, w którym śpię. I trochę Wam pokażę okolicy, jeśli chcecie zobaczyć. Tutaj mamy przestrzeń toalet i pryszniców. Zaraz pokażę Wam. Tu jest jeszcze taki troszeczkę bałagan, tak? Bałagan, który my za chwilę będziemy, taki budowlany bałagan, za chwilę będziemy to uprzątać. Jest coraz więcej wolontariuszy. W naturze, w czystej naturze, prawda? Tak. Mamy strumyczek, który bardzo fajnie nam tutaj płynie. Zaczęliśmy go spiętrzać, robić kąpieliska. Także... No super, super. Zaraz Wam tu jeszcze pokażę. Elunia, słuchajcie, zbieramy ekipę ze Szwecji i jedziemy w przyszłym roku na festiwal wdzięczności. Tak, czasami sypiam tutaj w tym wozie cygańskim. No proszę, tak. No czysta relacja z naturą. Jak jest zimno, super. To palę w piecyku. Będziemy rozbijać wkrótce tipi indiańskie. Buduje się scena. No proszę, proszę. No pięknie, pięknie. Tam za samochodem. Tak. Tutaj budujemy takie domki dla naszych gości. Będzie można już zamieszkać prelegenci. Tutaj jest nasza elektrownia. Jesteśmy poza systemem. Nie połączeni z systemem ani prądem, ani wodą, ani śmieciami, ani kanalizacją. Panele słoneczne, tak? To jest elektrownia, tak. Tak, na przyczepie, na lawecie. Stąd mamy prąd do zasilania naszego sceny i naszego ośrodka. Tutaj trwają prace budowlane, remontowe, wykończeniowe. Pobudowaliśmy kuchnię. Tak. No super, super. Zobaczcie. Także będzie się działo, będzie się działo. Tak, festiwal wdzięczności. Tak. Tutaj przedstawię kilku moich przyjaciół. Nadajemy do naszych przyjaciół w Szwecji. No wiem, że z Hiszpanii jest gdzieś tam. To jest Wojtek, który nam pozdrawionka pomaga. Ze Szwecji. Tak, no Dorotka ze Szwecji Was wszystkich pozdrawia. No proszę, macie cieplutko, u nas dzisiaj nie za fajna pogoda. Tak, tutaj mieszka Stefan. Stefan poprawa mi z kuchni makrobiotycznej i teraz go odwiedzimy i mistrz no, masażu tak, światu. Tak, jedziemy w przyszłym roku, jedziemy. Tak, zobaczcie, tutaj jest... No super, taki, super miejsce. Takie bocianie gniazdo. W pięknej przestrzeni, w kontakt idziemy z przyrodą. Takim mostem zwodzonym na drzewo. Tak. Jesteśmy nad strumieniem. No bo to się... Widzicie dobrze? Widzisz dobrze? Tak, halo, widzicie? Tutaj sobie mieszkamy, widzimy, budujemy też widzimy Mieczysław, wszystko widzimy, no piękna relacja. Budujemy lotnisko, też dla pewnych, pewni nasi goście przylecą samolotami, mamy tutaj pas startowy dla samolotów.
No, super. O, tak wygląda Także nasz jeszcze w teren. tym Tutaj roku, jest bo to jest za tydzień, tak? Nie czytam, za tydzień się za zacznie. tydzień, tak, tu będzie pewnie około 2000 osób, setki kamperów. Tutaj jest Stefan. Stefan dla naszych przyjaciół w Szwecji. Witam, A witam, panie Stefanie. akurat Dzień piła dobry, dzień motorowa się dobry, włączyła. bardzo mi miło. Tak, Stefan Stefan ma słyszy. urodziny dzisiaj, tak? Czy kiedy ma? Stefan ma wkrótce, za kilka dni ma urodziny. Tutaj przyjedzie około 2000 gości na te urodziny. Wow, To to jest. normalnie, weseliko. No, Wszystkiego tak. najlepszego, panie Stanisławie. Wszystkiego najlepszego, Stefan, dla ciebie. Dziękuję. No, także my ze Stefanem No to razem działamy i no, tutaj pozdrowionka, stworzyliśmy to taki projekt. dobrze, Mieczysław. Bra, dobro, dobro. Bra, Pozdrawiam bra. serdecznie, wszystkiego najlepszego, Mieczysławie. My Dziękuję ci też z Was całego pozdrawiamy. serca, że się zgodziłeś, że przekazałeś, Tak. podzieliłeś się swoją wiedzą, swoją mądrością, swoim czasem i życzę, kochani, cudownego czasu, pięknej przestrzeni, pięknego przeżyć, doświadczeń. Z Pozdrowionka. wdzięcznością przyjmujemy Wszystkiego i zapraszamy najlepszego. w przyszłym Dziękuję roku. bardzo. Jeśli w tym roku się nie uda przyjechać, zapraszamy w przyszłym roku o tej Ja samej na pewno porze będę w przyszłym na roku, na festiwal. 100%. Zapraszamy. Cieszę się, zapraszamy bardzo Was wszystkich. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy Na razie. bardzo. No cześć, hej. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim. Dziękuję. I życzymy miłego weekendku, kochani. Wzajemnie dla Was też. No to hej, pa pa. No, pozdrowionka, pa, pa. Pa, 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 pa.